Znajdujemy się teraz na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Dowiemy się za chwilę o szczegółach projektu budowy samochodu w studenckiej Formuły 1. Jest z nami pan doktor habilitowany inżynier Janusz Piechna, który opowie nam o szczegółach tego projektu. Panie doktorze, w jaki sposób wpadliście na pomysł budowy takiego pojazdu? Z taką myślą nosiliśmy się już kilka lat, ale w momencie, kiedy jeden z naszych studentów brał udział we Włoszech w tego typu projekcie i po prostu miał więcej szczegółowych informacji, znaczy stworzyła się taka grupa ludzi posiadających umiejętności pozwalające na budowę właśnie tego typu pojazdu. Rozumiem, że są organizowane ogólnoeuropejskie wyścigi tych pojazdów. Proszę nam powiedzieć, w jakich krajach one się odbywają? W tym roku miało się to odbyć, znaczy we Włoszech, ale to bywa w Niemczech, w innych krajach, w zależności od po prostu od roku. Pytanie też powstaje, jak ma się ta studencka Formuła 1 do prawdziwej Formuły 1. Proszę nam powiedzieć, jakie osiągi będzie miał taki planowany pojazd? No więc myślę, że jeden element jest wspólny przyspieszenia. Znaczy te samochody mają takie same przyspieszenia jak przyspieszenia w Formule 1. Prędkości są mniejsze, ale są ograniczone po prostu przez problem bezpieczeństwa. Prowadzą te pojazdy nie zawodowi kierowcy, tylko studenci. W związku z tym prędkości nie są tak duże jak w przypadku Formuły F1, rzędu 150 km na godzinę, przy czym potencjalnie te samochody mogą rozwijać do 280 km na godzinę. Cała konstrukcja jest bardzo bezpieczna. Wymagają tego regulaminy. Regulaminy wymagają odpowiednich materiałów do wykonania ramy. Wymagają stalowej ramy. Wymagają zapewnienia odpowiedniego miejsca dla kierowcy, dla jego nóg, strefy zderzeniowej, elementów ułatwiających szybkie opuszczenie pojazdu. No oczywiście głównie z powodu kosztów nie ma takich wyrafinowanych rozwiązań, znaczy jak w Formule F1, to znaczy specjalnych zbiorników, które nie przeciekają i tak dalej. To jest głównie kwestia finansów. Czyli kiedy będzie premiera nowego wozu? No, przyszły wrzesień. To trzymamy kciuki i liczymy, że osiągnie sukcesy na torze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.